W kolejnym wydaniu kryminalnych opowieści historia grupy Czarnego. Nie chodzi jednak o najbardziej znanego w półświatku Czarnego, czyli Rafała H., należącego niegdyś do szczecińskiej grupy Marka M., pseudonim Oczko, a o Mariusza M. ze Zgorzelca, nazywanego też Cyganem. To on i jego kompanii próbowali uciec w marcu 2000 roku z Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, wykorzystując do tego ukryte wcześniej granaty i broń palną, wydając się przy tym w strzelaninę z antyterrorystami. Dolny Śląsk. Historyczna część Śląska w południowo-zachodniej Polsce i północnych Czechach, położona nad rzeką Odrą. Po polskiej stronie stolicą Dolnego Śląska jest Wrocław. W latach 90. nie tylko tam, ale też w innych dolnośląskich miastach, takich jak Jelenia Góra czy Zgorzelec, działały niebezpieczne, dobrze zorganizowane grupy przestępcze. We Wrocławiu półświatkiem rządziły wtedy grupy Leszka C. i Piotra S., pseudonim Szadok, a bliżej niemieckiej granicy, właśnie w okolicach Zgorzelca i Jeleniej Góry, królowały przemytnicze gangi Zbigniewa M., pseudonim Carrington, oraz Jacka B., pseudonim Lelek. Mówiliśmy o nich w poprzednich odcinkach serii Kryminalne opowieści. Okazuje się jednak, że równolegle z nimi, a nawet nieco dłużej, na tym samym terenie działały też inne, brutalne i niezwykle zdeterminowane grupy przestępcze. Jedną z nich była ta, na której czele miał stać niejaki Mariusz M., zwany Czarnym lub Cyganem, rocznik 1968, z wyuczonego zawodu mechanik samochodowy, karany, a prywatnie żonaty. Był to multiprzestępczy gang zajmujący się typową bandyterką. Dokonywał napadów rabunkowych, rozbojów i zabójstw w całej Polsce. W tamtych czasach podobne rzeczy robiły dziesiątki grup, zarabiających na wszystkim, na czym można było zarobić. Od handlu środkami odurzającymi, przez wymuszenia haraczy, napady, porwania dla okupu, aż po egzekucje na zlecenie. W przypadku gangu Czarnego najciekawsze miało wydarzyć się dopiero po jego rozbiciu i postawieniu przed sądem stan oskarżenia. 13 marca 2000 roku przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze stanął Mariusz M., oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oraz 7 innych osób. Zarzucano im udział w grupie przestępczej oraz uczestnictwo w napadach, rozbojach i zabójstwach. Trójka odpowiadała z wolnej stopy, w tym Czarny, który miał korzystać wtedy z przerwy w odbywaniu kary. Pozostałych sprowadzono na rozprawę z jednostek penitencjarnych. Budynek sądu zabezpieczali lokalni funkcjonariusze policji i wrocławska kompania antyterrorystyczna. Pomimo takich środków ostrożności, oskarżonych potraktowano dość swobodnie. Nie mieli oni kajdanek, ani na rękach, ani tym bardziej na nogach. To dość zaskakujące, tym bardziej, że służba więzienna przekazała wcześniej do sądu, i to dwa razy, informacje z grypsów, jakoby Czarny i jego ludzie planowali ucieczkę z sądu. Najwyraźniej uznano jednak, że sama obecność antyterrorystów w gmachu sądu wystarczy. Mariusz M. uzyskał zgodę na skorzystanie w trakcie przerwy w rozprawie z toalety. W praktyce udał się tam jednak najprawdopodobniej po to, aby odebrać ukrytą wcześniej w spłuczkach broń. Z jednej wyciągnął pistolet i atrapę ładunku wybuchowego, przygotowaną ze świec dymnych, a z drugiej 3 granaty. Po powrocie na salę rozpraw, gdy kilka minut po godzinie 14 sędzia przesłuchiwał świadka, księdza, jeden z oskarżonych podniósł rękę, jakby chciał zabrać głos. Chwilę po nim zrobił to inny z oskarżonych. Nikogo to nie zaskoczyło. Podsądni nieraz zakłócali przebieg rozprawy, składali liczne wnioski, m.in. o wyłączenie sędziego, aby jak najbardziej przeciągnąć proces w czasie. Tyle, że tym razem w rękach mieli granaty. Mariusz M. wyjął jeszcze pistolet i ruszył w stronę stołu sędziowskiego. Reszta oskarżonych steroryzowała obecne na sali rozpraw osoby. Dwoje sędziów, 3 ławników, 5 adwokatów, księdza będącego świadkiem i 2 policjantów, zmuszając przy tym antyterrorystów do wyjścia na korytarz. Oskarżeni ruszyli za nimi, zasłaniając się zakładnikami, adwokatami i ławnikami. Doszło do wymiany zdań pomiędzy przestępcami a policjantami i w końcu wybuchły 2 granaty, padły też strzały. Świadkowie zeznawali potem, że adwokat Czarnego z urzędu, Marek G., chwilę przed całym zajściem miał powiedzieć do jednego z siedzących na ławie oskarżonych: wstawaj, nikt tu nie będzie strzelał. Mariusz M. zginął na miejscu od ran, podobnie nieco później w szpitalu Grzegorz G. Ranni zostali także jeden funkcjonariusz policji i 2 antyterrorystów.
Świadek koronny zeznający w procesie grupy Czarnego salwował się ucieczką przez okno. Sąd okręgowy w Jeleniej Górze zamknięto. Pilnowało go kilkunastu funkcjonariuszy. Zapowiadano, że po zakończeniu czynności gmach będzie remontowany, aby usunąć zniszczenia po strzałach i wybuchach. Uszkodzeniu uległy ściany, podłogi oraz okna. Ówczesna minister sprawiedliwości, Hanna Suchocka, publicznie stwierdziła, że skoro do feralnych zdarzeń doszło w obecności antyterrorystów, to ponoszą oni odpowiedzialność za zaniedbania. Nie zgadzały się z tym środowiska policyjne, tym bardziej, że do Jeleniej Góry skierowano specjalny zespół z Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji, aby wyjaśnili sprawę. Nie ulega jednak wątpliwości, że w obliczu wcześniejszej wiedzy służb o planowanej ucieczce, brak kajdanek na nadgarstkach oskarżonych i brak przeszukania powracającego z toalety Czarnego można było rozpatrywać w kategorii zaniedbań. Plany ucieczki musiały pojawić się dużo wcześniej. Pierwotnie Mariusz M. chciał ponoć uciec z sądu 6 marca, również terroryzując wszystkich granatami. Odpowiadał wtedy przed sądem za pobicie innego oskarżonego w pokoju zatrzymań. Wówczas jednak do gmachu nie udało się jeszcze przemycić broni. Musiało to więc nastąpić w kolejnych dniach. Już 14 marca 2000 roku zatrzymano Adama J., podejrzanego o zorganizowanie arsenału. Po nim wpadły inne osoby. Zarzuty usłyszał też adwokat Marek G. Podejrzewano go o podżeganie oskarżonych do ucieczki, którzy, poza Czarnym, nie byli podobno zadowoleni z tego pomysłu. O sprawie zawiadomiono Okręgową Radę Adwokacką. Marek G. dalej wykonywał zawód, nie przyznawał się do winy. Uważał, że pomówiło go dwóch oskarżonych, którzy liczyli w ten sposób na łagodniejsze wyroki. Adwokata Marka G. podejrzewano także o to, że w latach 1999-2000 przekazywał Czarnemu, przebywającemu za kratkami, telefony komórkowe, pieniądze, grypsy oraz środki odurzające. Ponoć to on miał też instruować i opłacać osoby spoza gangu, aby ukryły broń w odpowiednich miejscach w gmachu sądu. Tu warto wspomnieć o sytuacji, gdy podczas próby ucieczki jeden z gangsterów ukrył się w pokoju na innym piętrze sądu. Do tego samego pokoju trafiła też sędzia wzięta jako zakładnik, której udało się jednak uwolnić i szukała schronienia. Gangster zamienił z sędzią kilka zdań i miał wówczas potwierdzić, że za organizacją ucieczki stali rzekomo Mariusz M., pseudonim Czarny, i adwokat Marek G. Już 7 kwietnia 2000 roku, niecały miesiąc po strzelaninie w sądzie, na tamtejszą ławę oskarżonych wróciło 6 gangsterów z grupy Mariusza M. Podjęto oczywiście nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Rozprawa trwała bardzo krótko. Złożono bowiem wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Jeleniogórskiego Sądu. Ostatecznie w procesie o popełniane przez gang napady, rozboje i zabójstwa zapadły wyroki skazujące. Najwyższe sięgały 25 lat pozbawienia wolności dla Przemysława C. i 13 lat dla Jacka G. To prawdopodobnie o nich mówił Marek G. jako o oskarżonych, którzy mogli go pomawiać, aby uzyskać niższe wyroki. We wrześniu 2001 roku, kiedy wyroki za udział w grupie przestępczej Czarnego były jeszcze nieprawomocne, w Legnicy rozpoczął się proces w sprawie strzelaniny w sądzie w Jeleniej Górze. Nie obyło się tu bez incydentów, ale o wiele mniej groźnych niż przed ponad rokiem. Jeden z oskarżonych ubliżał obecnym na sali dziennikarzom, rzucając się przy okazji na podłogę. Inny tłumaczył się, że w trakcie strzelaniny nawet nie ruszył się z ławy oskarżonych. Zeznania składał też wspomniany już świadek koronny, który podczas ucieczki gangsterów chciał wyskoczyć przez okno. Wszystkim oskarżonym, którzy brali czynny udział w wydarzeniach z marca 2000 roku, groziło do 10 lat pozbawienia wolności. Zarzuty dotyczyły m.in. próby ucieczki oraz wzięcia zakładników. Ci, którzy dostarczyli do sądu broń, przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze. Wyroki dla pozostałych także okazały się niezbyt surowe. Już w 2007 roku jeden z gangsterów uciekających z Jeleniogórskiego Sądu 7 lat wcześniej, Maciej L., zasiadł na ławie oskarżonych w procesie gangu narkotykowego, który miał działać w latach 2004-2005 w okolicach Zgorzelca i Jeleniej Góry. Konsekwencje strzelaniny, poza samymi gangsterami, odczuły też inne osoby. Ranni policjanci musieli poddać się długotrwałemu leczeniu. Sędziowie czy prokuratorzy stali się świadkami w sprawie. Adwokat usłyszał zarzuty.
Protokolantka, którą przestępcy wzięli na zakładniczkę, straciła pracę ze względu na niewystarczające predyspozycje psychiczne. Dopiero inny sąd w swoim wyroku stwierdził, że biorąc pod uwagę, co przeżyła podczas strzelaniny, nie można kobiety w ten sposób zwolnić. Potwierdził tę tezę także sąd drugiej instancji, dzięki czemu protokolantka odzyskała pracę. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowały Was kryminalne opowieści na temat grupy Czarnego z Jeleniej Góry i strzelaniny w tamtejszym sądzie, możecie zostawić pod materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić kolejnych nowych materiałów. Historii grupy Czarnego z Jeleniej Góry można posłuchać jako podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy też do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele bonusów, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy do serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.